Dawno, dawno temu, za siedmioma torami, za siedmioma rozjazdami, za siedmioma peronami, za siedmioma semaforami, w pięknym, otoczonym zieleniu zamku żyła sobie śliczna królewna. Pewnego dnia wyszła rano przy śpiewie skowronków na swój piękny balkon, na swojej pięknej wieży. Rozejrzała się po okolicy, po tych wszystkich torach, peronach, rozjazdach, semaforach i rzekła: kurwa, jak ja mam wszędzie daleko. Dobra, nie jestem najlepszy w opowiadaniu bajek. Cześć, tu Fiore, witam was na kolejnym przeglądzie sytuacji na mojej stacji. Jest niedziela, wczesne popołudnie, 7 maja 2017 roku. Jak widzimy, wiosna w pełni, nowe perony już zarastają chaszczem. Na razie jeszcze dość skromnym, ale za kilka lat pewnie będzie tutaj bardzo okazały drzewostan tropikalny. Dobra, tyle pierdzielenia tytułem wstępu. Zabieramy się za przegląd najważniejszych zmian. To się niestety nie zmieniło. Jest jeszcze kilka takich kwiatków. Tory torami, szyny zostały wyszlifowane, dlatego są dość ciekawe dźwięki, ale o tym za chwilę. Peron trzeci, tor 9 i 10. Mamy nową wiatę, już oddaną do użytku, ale z pozostawioną tą jedną podziurawioną kulami starą blachą. To drugi, tory 8 i 7, tu się nic nie zmienia. Tak, to dalej nie zostało wykończone, a widzę, że impreza była niezła. Tor pierwszy i trzeci, peron pierwszy. Tam też już nic zupełnie się nie zmieniło, oprócz tego, że na końcu porasta sobie już pomału trawa. Jednak kiedyś Niemcy potrafili solidniej budować niż dzisiaj. System informacji pasażerskiej jeszcze nie został uruchomiony. Windy także nie zostały jeszcze uruchomione. Ale na dole, oprócz tego, że jest tu bardzo czysto, jak zawsze zresztą, mamy zaślepki na nowo zamocowanych poręczach. Mamy już podwieszony cały sufit. Mamy już niemal do końca obłożone okładziny. Zostały jeszcze detale do uzupełnienia. Nowe listwy oświetleniowe. Tak się to, proszę Państwa, prezentuje. Beton na razie jeszcze nie jest wyrównany, wykończony. Tutaj dopiero jak skończą całe okładziny, dorzucą wyleweczkę i zrobią płytki. Komuś tablicę na pamiątkę. I mamy nowe drzwi automatyczne, na razie jeszcze wyłączone oczywiście. Chyba górą coś zapierdziela. Mam 1000 ton pędzących 120 na godzinę nad głową. O tak. Ja się przepierdzielił przez stację z prędkością huraganu. Trzecia winda, tutaj jeszcze też zostały do wykonania detale. Jest różnica wysokości między podwieszeniem całego tunelu a tym nowo wybudowanym kilka lat temu odcinkiem przebijającym nasyp na wylot, skracającym bardzo fajnie dojście do osiedli po drugiej stronie stacji. Szczerze mówiąc, starczyło to delikatnie w dół powiesić, nie byłoby tego uskoku. Tutaj w zasadzie na tym prostym odcinku tunelu nikt by tego w życiu nie zauważył. No ale jak zrobili, tak zrobili. Niemcy lubią mieć wszystko poziomo i pionowo, a potem wychodzą sobie właśnie takie schodki. Ja bym tam wolał jednak delikatnie opuścić w korytarzu.
tego piętra technicznego będą pewnie używać nietoperze, szczury, myszy i różne inne dziwne stworzenia. Tutaj już też mamy zaślepki. I wynurzamy się na peronie trzecim. I oczekujemy na bardzo interesujący nas zielony, przyjemny kolorek na semaforach. Żebyście mogli sobie posłuchać, jak brzmią składy na wyszlifowanych szynach. Tutaj z bocznicy wtacza nam się regionalban numer 69. On pojedzie za niedługo do Minster. Przed chwilą właśnie pod nastawnią, pod Zamkiem Królewny przejechał regionalban z Minster do Rede, nie mylić Reda Widenbruck z Rede przez Bielefeld. Achtung auf Gleis 9, ein Zug fährt durch. Ich wiederhole. Achtung auf Gleis 9, ein Zug fährt durch. I to nas właśnie interesuje. Uwaga na to, że 9 przejedzie pociąg. Powtarzam, uwaga na to, że 9 przejedzie pociąg. Królewna ma dzisiaj dobry humor na swoim zamku. Informuje mnie tutaj bardzo ładnie. Zobaczymy, co się to przetoczy. No jak na tor 9 to poszedł naprawdę jak burza. Ale ten dźwięk poszlifowanych szyn, szczerze mówiąc, było bardzo słabo słychać. No tutaj jest stłumiony przez krawędź peronu. No, bardzo skutecznie wbrew pozorom tłumi, takie 70 cm. To też już wiecie, że na przykład żadne ekrany dźwiękochłonne przy torach wysokie jak budynek jednorodzinny nie są potrzebne, bo w zasadzie cały hałas pochodzi od zestawów kołowych i w zasadzie 1,5 metra w zupełności wystarcza, żeby go całkowicie wyciszyć. Reszta to ewentualnie szum pantografu, a ten chyba nikomu nie przeszkadza tak strasznie. My sobie poczekamy tutaj na 9 i zobaczymy, jak się to będzie odbywać na torze 8, gdzie będę miał odsłonięte wózki. Powinno być słychać trochę lepiej. W lesie jest jedno miejsce, gdzie słychać dość fajnie, ale mam tam ciężki dostęp, prawdę mówiąc, bo jest ani przy jednym wiadukcie, ani przy drugim wiadukcie, a lasy w mojej okolicy to niestety o tej porze roku jeszcze trochę bagno, a jak już to bagno wyschnie, to do tego czasu zarośnie tak chaszczami, że i tak nie da się dojść. Dobra, zbliżamy się do wschodniego końca peronów, do mojego ulubionego, tego bliżej Polski oczywiście. Zobaczymy sobie zarastające końcówki starych peronów. Pięknie ułożone naprawdę po niemiecku kable, wszystko w jak największym porządku, tak powinno właśnie być. To jest solidna robota, prawda? Ładne kwiatki sobie rosną. Ptaszki śpiewają,
Kumulsiki kłębią się na niebie, a dzisiaj lekki wiaterek, 22 stopnie w cieniu. Szczerze mówiąc, nareszcie, bo cały zeszły tydzień było zimno i paskudnie. Dobra, czekamy na następny przelot. Nie był to przelot, ale przy ruszającym składzie też daje się słyszeć z podwózków taki jakby dźwięk przypominający, gdyby też były napędzane, rozpęd silnika delikatny. A to są tylko efekty szlifowania szyn. Miał być przelot, ale czy będzie? To się dopiero okaże, bo właśnie sprawdzałem sobie w internecie rozkład i mój ICE jedzie sobie właśnie okrężną drogą, niestety nie tędy, bo gdzieś po drodze znaleźli bardzo sympatyczną pamiątkę sprzed ponad 70 lat, a mianowicie bombę lotniczą, i właśnie ją rozbrajają. No też ciekawe rzeczy można na tych niemieckich torowiskach znaleźć, no patrzcie Państwo. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Poczekam jeszcze do pełnej godziny, do 14, to jest 15 minut. Może będą przeloty piętrowych Intercity. W razie gdyby coś się tam dalej opóźniało, to spadam do domu, bo siedziałem ci w pracy ponad 6,5 godziny, chociaż miałem być 1,5 godziny. No niestety tak wyszło ze spedycją, że musieliśmy czekać na kierowcę bardzo długo. Fakt, nie napracowałem się, no ale 6,5 godziny w pracy przesiedziałem bezczynnie, także nie będę dzisiaj za długo siedział na stacji. Trzeba też wpaść do domu, zjeść coś dobrego, napić jakiegoś zimnego piwka w ten piękny, ciepły dzień, zmontować dla Was materiał, wstawić go za 5 tygodni, jak to u Fiory bywa. Dobra, tym razem będzie szybko. No, także czekamy jeszcze 15 minut na przeloty, jak będą, to będą, jak nie będą, to spadam do domu. Sądząc po załadunku tego pociągu, kontenery chyba specjalnie się nie lubią. Rozsiadły się na całej długości po kilka sztuk. Ciekawe. Informacja turystyczna. Sprawdziłem sobie właśnie dalsze losy rozkładu jazdy. Tu rozbrajają bombę, tam spieprzyła się nastawnia, jakiś dzisiaj dziwny ten dzień i po prostu no, kolejne ICE, które mają tędy jechać, mają w tej chwili albo drogę objazdową, albo opóźnienia, a Intercity jest wywalony zupełnie na inną trasę, także o godzinie 14 nie będę tutaj miał kompletnie nic. Także w tej chwili żegnam się z Wami. To, co zostało nagrane, jeden przelot ICE, jeden przelot Intercity, jak przyszedłem na samym początku, to zostało nagrane. W bonusie mieliście pociąg towarowy. Nic tu więcej po mnie. Spadam do domu napić się piwo.
i pomyśleć sobie o tej królewnie w swoim zamku. Na pewno jest zajebista. Dobra, cześć.